Ile teraz może kosztować zbudowanie domu luksusowego, żeby była skóra z Bentleya, off-gridowego, czyli żeby był bank energii i panele fotowoltaiczne, domu, który będzie miał garaż, ale jednocześnie będzie na kółkach. Zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Pozwalałem na to, żeby gdzieś tam sobie na uboczu spędzić tutaj naprawdę dużo czasu, żeby są panele solarne, jesteśmy energetycznie samowystarczalni, są zbiorniki z wodą w lasach i tak dalej, gdzieś na uboczach. No czyli nie mamy dostępu do prądu, nie mamy dostępu do mediów, do wody i tak dalej. Tutaj świetnie się sprawdzałem samochód. Taka jest trochę nasza mała nowość, od niedawna coś takiego tworzymy, z tego względu, że mieliśmy naprawdę masę zapytań, jeżeli chodzi o to. To jest wiele rzeczy, które pozwalają nam gdzieś tam przez jakiś czas mieszkać poza domem. Tutaj są zastosowane baterie litowe, które pozwalają na to, żeby ona funkcjonowała po prostu bez podpięcia z zewnątrz. Taka 400, panele solarne, można w razie co uruchomić silnik, który też będzie ładował tą baterię. Klimatyzacja naprawdę błyskawicznie potrafi takie akumulatory opróżnić. Mamy naprawdę duży garaż, możemy zabrać absolutnie wszystko, co jest potrzebne gdzieś tam, bo na przykład podgrzewać na 230, nie wiem, 700, 800, 900 watów, no to bardzo szybko zdmuchnie tą energię z baterii. To jest klient, on jest w kolejce, ma numerek 3 wciąż, więc... I cześć, dzisiaj jestem z Marcinem z firmy Tapsam. Cześć Marcinie. Siemanko, z tej strony Marcin. I Marcina spotkałem na targach off-gridowych, więc tutaj pytanie pierwsze, czy tutaj produkujesz samochody off-gridowe, czy to są samochody do przetrwania apokalipsy? Można tak troszeczkę to ująć, aczkolwiek czy apokalipsę w nich przetrwamy, to nie mam pojęcia, nie próbowaliśmy. No tak, to nie są schrony przeciwbombowe, ale właśnie, budujesz samochody, a tak naprawdę robisz w nich wyposażenie za budowę. I możesz się wyposażyć w różne ciekawe elementy. I pytanie właśnie, może inaczej, przejdźmy najpierw, pokażemy, a później zaczniemy omawiać różne komponenty i czy one faktycznie to są samochody off-gridowe, jak bardzo, jak długo wytrzymają poza siecią. Także pokażmy, jak wygląda taki przykładowy samochód. Tutaj widzę, że głównie działacie chyba na Mercedesach. Tak, głównymi samochodami, na których bazujemy, są Mercedesy, aczkolwiek budujemy też na Manach i na Volkswagenach. Może przejdziemy do środka zobaczymy sobie. Jeżeli chodzi o odbiorców naszych, to głównymi odbiorcami są klienci z branży motosportu. Motocykle, quady, go-karty, drifty, takie różne motosportowe zajawki. Z tego względu, że samochody są wyposażone w duży garaż pod nasze zabaweczki. No i część mieszkalną z przodu, w której możemy po prostu komfortowo spędzać czas, możemy komfortowo podróżować, do celu przejechać, przespać się, ugotować sobie obiad, posiedzieć sobie z rodziną, porozmawiać. Naprawdę jest wiele, wiele, wiele zastosowań. Dobra, no właśnie tutaj jak spojrzy się tutaj na to wyposażenie, to jak wyglądają te fotele, bo to są fotele z tyłu, tutaj przed nami jest tylko kabina kierowcy i pasażera, a tutaj zaraz z tyłu jeszcze wyjdę specjalnie, żeby jeszcze dać Wam tą perspektywę. Tutaj od razu są takie fotele piękne, o super obszyte, naprawdę wygląda to, robi wrażenie. To można pomyśleć, że taki samochód jest dla gwiazd rocka, dla jakichś gwiazd filmowych, które podróżują po prostu między koncertami. Więc tutaj do off-gridu, off-grid się bardziej kojarzy z takim rzeczą chyba na póki co jeszcze bardziej spartańską przetrwaniem, poza cywilizacją, a tutaj po prostu jest śmietanka cywilizacji, można powiedzieć, raczej luksusowo. Luksusowy off-grid. Tak, no właśnie, luksusowy off-grid. A teraz z kolei mówisz, że wbrew temu, co na początku powiedzieliśmy, czyli off-grid, i wbrew temu, jak to wygląda, właśnie jak samochód dla gwiazd rocka, to mówisz, że tutaj głównymi odbiorcami są ekipy sportowe, które trzymają tutaj też motory, tak? Tak, no a głównie dlatego, znaczy inaczej, off-grid. Jeżeli chodzi o off-grid w tych samochodach, no to pozwalałem na to, żeby gdzieś tam sobie na uboczu spędzić tutaj naprawdę dużo czasu, żeby są panele solarne, jesteśmy energetycznie samowystarczalni, są zbiorniki z wodą, w niektórych samochodach są kabiny prysznicowe z toaletami i tak dalej. I teraz tak, osoby, które na przykład posiadają jakieś motory motocrossowe, o, dla przykładu, tory często gdzieś są w lasach i tak dalej, gdzieś na uboczach, no czyli nie mamy dostępu do prądu, nie mamy dostępu do mediów, do wody i tak dalej. Tutaj świetnie się sprawdzają samochody, z tego względu, że ten motor umiejscowimy w środku w garażu,
zapakujemy sobie nasze sprzęty, rodzinę, jedziemy na ten tor i mamy wszystko, co jest potrzebne do życia w takim samochodzie, nie? Mhm. Okej, okay, no właśnie, tutaj też fajnie to widać. Takie kombo i kuchenka, i zlew w jednym, a jak zamkniemy to rozumiem, to jest jakiś rodzaj no, bardziej blacik w tym momencie, nie? A tutaj z kolei jest połączenie toalety z kabiną prysznicową. Tak, dokładnie. I teoretycznie jest trochę nasza mała nowość, od niedawna coś takiego tworzymy, z tego względu, że mieliśmy naprawdę masę zapytań, jeżeli chodzi o toalety, o kabiny prysznicowe. Mamy takie troszeczkę inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kabinę prysznicową, które też za chwilę gdzieś zaprezentujemy w którymś z samochodów. Aha. Aczkolwiek bardzo dużo osób chciało mieć sztywną kabinę prysznicową z toaletą w samochodzie po prostu. Aha. Tak, wygląda to teoretycznie jest małe, ale z drugiej strony to w tego typu samochodzie, jeśli gdzieś jedziemy, to niczego więcej nam nie potrzeba, tak? No bo spełnia to na pewno swoje zadanie. Naprawdę jest wiele rzeczy, które pozwalają nam gdzieś tam przez jakiś czas mieszkać poza domem. Aha. No właśnie, tak już tutaj jak teraz dopiero zwróciłem uwagę, że za tobą jest tutaj telewizor. Jest telewizor, ekran. Jest klimatyzacja na przykład, jeżeli chodzi o jakieś ogrzewanie postojowe, też w samochodach są ogrzewania postojowe. Tak jak wcześniej mówiliśmy, jest umywalka z gazem, więc możemy coś ugotować. Aha. Możemy tutaj sobie, nie wiem, przemyć wszystko, co tylko potrzebujemy. Mamy też dużą lodówkę, jeżeli chodzi o jakieś przetrzymywanie jedzenia w tym miejscu. Jest dużo różnych miejsc, schowków, w których możemy wiele rzeczy pomieścić, na przykład szuflady. Aha. Jest też, jeżeli chodzi o tą naszą kanapę, która jest w tym miejscu, no ona pozwala komfortowo tutaj akurat dwóm osobom podróżować. Za chwilkę też pokażemy, jak to wygląda w samochodach pięcioosobowych, gdzie jest taka kanapa trzyosobowa, które głównie produkujemy. Ta kanapa umożliwia też spanie. W jednym z samochodów mamy otwarte te spanie, więc to za chwilkę zaprezentujemy. Mamy też duży schowek, który możemy wykorzystać naprawdę na wiele różnych sposobów. Mamy też spanie tutaj u góry, można sobie zerknąć, jest dwumetrowe duże łóżko. W niektórych modelach samochodów jest one ciutkę krótsze, ale za to na przykład wysuwane do przodu. Aha. Żeby nie marnować miejsca w garażu, jak mamy jakieś wyższe sprzęty albo więcej miejsca po prostu na przewożenie czegokolwiek. Jest też świetlik w dachu, który tam trochę światła rzuca i oczywiście też jest wentylacja dodatkowa. Aha. No właśnie, tutaj a propos, jak już mówimy o takim konkrecie jak wentylacja, jak to macie rozwiązane? To są po prostu jakieś nawiewniki, wentylatorki, czy...? Oj, bardzo różnie. Jeżeli chodzi na przykład o toaletę, no to jest wentylatorek, który wyciąga te powietrze ze środka. Jeżeli chodzi o cyrkulację powietrza tutaj w środku, no to bardzo często jest tak, że jest na przykład okno dachowe po prostu manualnie zwykle otwierane z przewiew powietrza, albo też może być wentylator. Jest też coś takiego jak klimatyzator. Ten klimatyzator ma naprawdę wiele funkcji, od funkcji grzania, po funkcję chłodzenia, po funkcję samej na przykład wentylacji powietrza, nie? Bardzo często też jest tak, że jeżeli nie potrzebujemy tej klimatyzacji, ona tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tą klimatyzację, jest to postojowa klimatyzacja 230. Tutaj są zastosowane baterie litowe, które pozwalają na to, żeby ona funkcjonowała po prostu bez podpięcia z zewnątrz. Więc no, na takim polu też możemy poużywać sobie po prostu klimatyzator. Bardzo często jest tak na przykład w samochodach, że może pokażę, jest tutaj otwierane okienko, uchylamy sobie okienko delikatnie, uchylamy sobie okno dachowe, no jest jakaś tam wymiana powietrza po prostu w samochodzie. Jest naprawdę wiele możliwości. Dobra, tutaj właśnie jeszcze powiedziałeś też o takiej ciekawostce, żebym o tym nie zapomniał, baterie litowo-jonowe, jak duże one są? Tutaj akurat jest jedna 200 Ah bateria. 200 Ah. Montujemy 200, montujemy 200 na przykład, też ogranicza trochę nas miejsce i waga w takich samochodach, dlatego też nie możemy założyć tutaj całej elektrowni atomowej, nie? No, ale myślę, że taka 200 jest naprawdę wystarczająca, jeżeli chodzi o takie podstawowe czynności. Jak ktoś naprawdę chce długo sobie klimatyzacją i tak dalej tam chłodzić się pomieszczenie, to taka 400, panele solarne, można w razie co uruchomić silnik, który też będzie ładował tą baterię. Ludzie bardzo często ze sobą na przykład biorą agregat prądotwórczy, który gdzieś tam sobie podłączają i delikatnie doładują auto, jeżeli jest niewystarczalne, bo się zdarzają takie sytuacje. Klimatyzacja naprawdę błyskawicznie potrafi takie akumulatory opróżnić. Ale na takie większość głównych funkcji tutaj to wszystko wystarcza, nie? No właśnie, tutaj znowu muszę to poruszyć. Samochód wygląda na luksusowy, jest bardzo praktyczny i tutaj jest to pewnego rodzaju hybryda, tak? I faktycznie off-grid, bo ładuje się z paneli, a jak panele nie wystarczą, można podłączyć agregat lub po prostu uruchomić główny silnik samochodu, który na to doładuje. Który też dokładnie doładuje, no. Dokładnie tak tutaj działa wszystko.
No proszę, i to wszystko w samochodzie, który tak naprawdę ma służyć jako środek transportu dla osób, które działają w motorsporcie. Więc... Głównie, aczkolwiek nikt nikomu nie zabroni w różnych innych dziedzinach stosować sobie tych samochodów, czy używać, nie? No właśnie, więc no tutaj ciekawostka, jeśli ktoś ogląda kanał Buddy, gość jest dosyć popularny w naszym kraju, to ja właśnie samochód tutaj Marcina pierwszy raz widziałem właśnie na kanale u Buddy, a później właśnie dopiero Marcina spotkałem na tym ogridzie, więc tutaj mówię, ten samochód jest po prostu tak wielozadaniowy, a jednocześnie naprawdę trzyma wysoki poziom, że... Szok, więc tutaj też specjalnie, jak już Marcina spotkałem, to chciałem Wam pokazać te samochody, bo każdy jak to widzi, to widzi coś zupełnie innego, a później się okazuje, że to jest stosowane po prostu do motorsportu. No, może nie... Znaczy głównie do motorsportu, nie tylko do motorsportu, ale głównie do motorsportu, bo jeżeli naprawdę chcemy, nie wiem, pojechać na wycieczkę z rodziną, zapakować sobie 4 rowery do bagażnika, usiąść sobie tutaj w czwórkę, nie wiem, dwójka dorosłych, dwójka dzieci, no to śmiało możemy jechać gdzieś na wakacje. No myślę, że w takim samochodzie... Bez problemu sobie jakiś dłuższy czas spędzimy. Mamy naprawdę duży garaż, możemy zabrać absolutnie wszystko, co jest potrzebne gdzieś tam na wakacjach z nami. Mhm. Tym bardziej, jak się dzieciaki bierze, no to wiadomo, nie? Wózki, rowerki, kupa sprzętu, pół domu można zabrać, a w tym bagażniku zmieścimy te pół domu faktycznie, nie? Więc zastosowanie jest bardzo elastyczne. Głównym odbiorcą są klienci z branży motosportowej, aczkolwiek jeżeli chodzi o rodziny, dzieci i tak dalej, podróże, myślę, że to też się nada jak najbardziej. No właśnie, więc tutaj naprawdę to jest fajna wielozadaniówka. Bo rozumiem, że tutaj na zamówienie klienta możecie wszystko dopasować po prostu do indywidualnych potrzeb, tak? Nie wiem, bardzo dużo możemy dopasować. Wielkości, po prostu ilość foteli i tak dalej. A czy inaczej, jeżeli chodzi o ilość foteli, no to głównie bazujemy na naszej kanapie trzyosobowej bądź dwuosobowej, tak jak jest tutaj. Mhm. Raczej nie budujemy samochodów więcej niż 5 czy 4 osoby totalnie w sumie razem. Nie? Okay. Więc tak wygląda tutaj bazowanie, jeżeli chodzi o ilość foteli. Jeżeli chodzi o jakieś konfiguracje, to naprawdę bardzo dużo rzeczy możemy pozmieniać. Są jakieś tam sztywne warunki do spełnienia, aczkolwiek naprawdę możemy sobie kolory materiałów dobrać, laminaty. No, w teorii mamy dwa rodzaje laminatu, ale w praktyce jak ktoś chce, no to oczywiście możemy też zalaminować te płyty na inne odcienie, kolory i tak dalej. Materiałów możemy naprawdę całą gamę, mnóstwo doposażyć. Kolory, nici, naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy. Układy, szafki, jeżeli chodzi o jakieś szafki, wiadomo, mamy jakieś standardy, ale jeżeli ktoś będzie chciał ją mieć, nie wiem, 5 cm krótszą albo 5 cm dłuższą, no to też dla nas nie będzie jakiś wielki problem, żeby to zmodyfikować, nie? Super, tutaj właśnie jeszcze też rzucił mi się w oko gniazdko, więc rozumiem, że tutaj w pełni można korzystać. Tak, rozumiem, tutaj w samochodzie jest urządzeń. Przetwornica 230, naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy tutaj idzie sobie w tym samochodzie skonfigurować. Telewizor na przykład, jeżeli ktoś chce telewizję gdzieś pooglądać, nie wiem, filmiki na YouTube na przykład obejrzeć bez problemu, telewizor ze smartem, więc można sobie jakiś router z kartą wrzucić do schowka i po prostu mamy tą telewizję tutaj na miejscu. Naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy. Okej, okay. Widzę, że tutaj ten też jest jakieś takie centrum kontrolne sprzętu pokładowego. No to jest akurat taki prosty panel sterowania, jeżeli chodzi o włączniki, oświetlenie, jako światła po prostu na suficie, LEDy jako paski LEDowe, Owning, czyli oświetlenie markizy, 230, Inventor and Charger, czyli przetwornica 230, w samochodzie, żeby woda dostała, znaczy ciśnienie, żeby pompka dała ciśnienie wody, water heater, podgrzewacz wody. Podgrzewacz wody, taka ciekawostka, na przykład też jest na prąd elektryczny, jest 230, podgrzewacz, od niedawna też stosujemy 12-woltowe podgrzewacze, z tego względu, że no, jakaś tam oszczędność energii może troszeczkę dłużej grzeje, grzałka ma na przykład 200 W, ale takie panele solarne w trakcie ładowania samochodu na przykład mogą też podgrzać tą wodę jednocześnie, nie marnując jakiejś dużej ilości energii, bo na przykład podgrzewacz na 230, nie wiem, 700, 800, 900 W, no to bardzo szybko zdmuchnie tą energię z baterii. A tutaj możemy, kosztem tego, że trochę dłużej się grzeje, możemy po prostu ją na bieżąco podgrzewać, nie? I nie zużywać bardzo dużo prądu. No właśnie, wspomniałeś... Ogrzewanie postojowe też jest tutaj. Wspomniałeś o wodzie i tutaj widzę teraz, że te dwa górne tutaj wskaźniki, to są wskaźniki od wody, tutaj jest od czystej wody, tutaj jest od brudnej wody zbiornika. No tu akurat są puste zbiorniki wody, aczkolwiek no, samochody są z reguły, jeżeli są doposażone w wodę, bo robimy też samochody, budujemy samochody, które nie tylko są wyposażone w wodę,
To też taka ciekawostka, jeżeli chodzi na przykład o żużel, o żużlowcy. Mhm. Oni mają wszystkie media na stadionach i tak dalej. Oni nie potrzebują w samochodach kabin prysznicowych, toalet, umywalek i tak dalej. No więc te samochody nie są wyposażone w jakieś tam zbiorniki. Ale jeżeli jest wyposażony samochód w zbiornik z wodą, to jest około 57 litrów czystej wody. Możemy to tak jakby jeszcze zaupgrade'ować do drugiego zbiornika 57 litrów, więc mamy niecałe 120 litrów wody w tym momencie w samochodzie. Zbiornik brudnej wody. No nie każdy potrzebuje ten zbiornik brudnej wody, aczkolwiek no raczej jest zalecane, żeby ta woda gdzieś tam w ziemię nie wsiąkała i tak dalej, z różnymi tam czynnikami, które mogą wpłynąć na środowisko. Naprawdę jest bardzo dużo możliwości. Okej, czyli są zbiorniki, samochód nie ma jeszcze pokładowej oczyszczalni ścieków? No nie, jeszcze nie. ale powiedz jeszcze, jak duże są takie zbiorniki? Ile wody można ze sobą zabrać? No 57 litrów, tak jak mówiłem. 57 litrów do zbiornika czystej wody i tak. Później tyle samo może pomieścić zbiornik? No troszeczkę większy jest zbiornik, jeżeli chodzi o brudną wodę, z tego względu, że jest w innym miejscu, tam było trochę więcej miejsca i inne jest uformowanie tego zbiornika, więc ma trochę więcej litrów wody, aczkolwiek ten bazowy 57 litrów ma, jeden. Okay. Możemy dwa takie założyć na przykład w samochodzie, bo jest na to miejsce. Mhm. Dobra, czyli faktycznie tutaj coś z tym off-gridem jednak jest wspólnego. Nie dość, że baterie i panele na dachu plus hybryda, że tak powiem, to jeszcze w wodę też możemy się wyposażyć. Te 57 litrów racjonalnie używane. To brzmi strasznie, 57 litrów to nie jest dużo, aczkolwiek w kamperze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek mycie, kąpanie się i tak dalej, no to wiadomo, są takie warunki, że wchodzimy do kabiny prysznicowej, wyciągamy sobie słuchaweczkę, odkręcamy wodę, spłukujemy się, namydlamy, spłukujemy znowu i odkładamy, więc tej wody idzie malutko, nie? Do zużycia wtedy. To nie jest dom, gdzie lejemy całą wannę wody i możemy tam nie wiadomo ile czasu pospędzać, nie? To też trzeba o tym pamiętać. No właśnie, więc tutaj w tego typu aucie z takim wyposażeniem można faktycznie spędzić kilka dni poza siecią, jeśli racjonalnie dysponujemy wodą, to tak. Naprawdę... Jeżeli ktoś mądrze faktycznie zarządza sobie w środku tymi wszystkimi mediami, no to jak najbardziej nie widzę problemu, żeby sobie gdzieś tam nawet tydzień w lesie posiedzieć w takim samochodzie, nie? No właśnie, to tak a propos targów off-gridowych, bo te też odbyły się w lesie, ale to myślę, że warto obserwować takie rzeczy, jeśli Was interesują, to takie targi off-gridowe, mam nadzieję, co roku będą organizowane i będzie tam coraz więcej ciekawych rzeczy. A tymczasem właśnie, Marcinie, pokaż nam, jak wygląda ten garaż z tyłu. Tutaj możemy zobaczyć sobie garaż w tym samochodzie. No auto jeszcze nie jest do końca skończone, z tego względu, że brakują stojaki do motocykli. Aczkolwiek można zobaczyć, że on jest naprawdę bardzo duży. Tutaj jest spanie do końca, więc ten garaż nie jest za wysoki. Za chwilkę przejdziemy sobie do innych samochodów, gdzie te garaże są dużo, dużo wyższe. To też pokażemy, jak to wszystko wygląda. Po prawej stronie mamy zabudowany zbiornik z wodą, z podgrzewaczem. Na dnie mamy jakąś półkę na jakieś tam różne rzeczy do trzymania po prostu. U góry też mamy dużą półkę, jeżeli chodzi o jakieś akcesoria i tak dalej. Mamy szyny aluminiowe w podłogach, na ścianach do powpinania towaru, motocykla, no naprawdę przeróżnych rzeczy. Ten garaż też możemy bardzo mocno zaadoptować pod nasze potrzeby. Jeżeli chodzi o dorobienie jakichś mocowań, stojaczków dziwnych, takich rzeczy, regały jakieś większe, mniejsze i tak dalej, my też jesteśmy raczej bardziej elastyczni. Mamy jakieś swoje szablony takie podstawowe, ale ja nie widzę problemu, żeby coś tam gdzieś każdemu dodać albo ująć, nie? Tak, ten garaż już wygląda na dosyć duży. Faktycznie myślę, że dwa motocykle tutaj się zmieszczą. Z tego co mówisz, motocykle bez problemu. Aha. Jakiś go-kart, ale jeśli faktycznie ktoś wyjeżdża rodziną, to spokojnie upchnie tu nie jeden rower elektryczny, plus pewnie jeszcze jakąś przyczepkę dla dzieci, jak więc rowery plus przyczepkę naprawdę dla dzieci. Naprawdę mnóstwo rzeczy, nie? Też jeżeli chodzi na przykład o zabudowę drzwi, mamy mnóstwo schowków takich pojedynczych, malutkich, mamy jakąś torbę, żeby coś wrzucić. Naprawdę tutaj każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie, żeby pakować sprzęty, nie? Ze sobą. Jest też oświetlenie, także nie musimy się martwić, że wchodzimy do jakiegoś ciemnego, dużego garażu. Wszystko jest ładnie pooświetlone, wszędzie mamy dostęp. Tutaj taka ciekawostka, mamy na przykład gniazdo prysznicowe na boku samochodu. Możemy podpiąć słuchawkę do wody. Ja może pokażę. Jeżeli ktoś potrzebuje sobie opukać jakieś sprzęty gdzieś tutaj na zewnątrz samochodu, przy garażu, no to nie wiem, czy jest ciśnienie. O, proszę. Ciśnienie jeszcze jest, aczkolwiek pompka jest wyłączona. O. Aha. Możemy tutaj sobie coś opukać, umyć. Super. Naprawdę jest wiele, wiele możliwości. O, spuścimy wodę z węża. By nie zabrudzić później, nigdzie nic. Naprawdę przemyślany sprzęt, wielozadaniowy. Rozumiem, że to wszystko jakby z czasem wyniknęło i co chwilę coś pewnie upgrade'ujecie, dodajecie. Wszystko się naprawdę bardzo rozwija, jeżeli chodzi o jakieś przeskoki technologiczne i tak dalej. Możemy później w biurze obejrzeć jakieś fotografie starych naszych samochodów.
będzie widać naprawdę ogromny przeskok technologiczny. Z roku na rok wszystko jest rozwijane, ulepszane. My też jesteśmy raczej osobami, które jeżeli tylko usłyszą jakieś tam zdanie, że nie wiem, coś gdzieś trzeszczało, skrzypiało, było trochę za długie, za krótkie, za chwilkę to od razu jest poprawione. Wszystko jest tak stworzone naprawdę, żeby było jak najbardziej przyjazne dla każdego. Dobra, w takim razie tutaj Marcina trzymam za słowo, że zobaczymy zaraz te zdjęcia, ja postaram się je Wam wkleić na filmie, a tutaj już widzimy kolejny samochód, ten garaż jest chyba jeszcze większy, takie sprawia wrażenie. Tutaj jest garaż troszeczkę większy, za chwilkę jeszcze przejdziemy obok do samochodu. Tutaj jest na przykład kabina prysznicowa, o której mówiliśmy wcześniej, taka bardziej mobilna, mogę też ją zaprezentować. O, otwierana ze ściany, zajmuje bardzo mało miejsca. O, można wejść do środka, wykąpać się, wszystko jest gniazdo prysznicowe. Są odpływy wody, wszystka woda ucieka do zbiornika. No właśnie, bo to jest taka co, rozkładana miska, ona to później ścieka gdzieś tam do jakiegoś takiego odpływu. Ścieka do zbiornika drugiego, no. Tajemnica. Ale wszystko bez problemu znajduje się w zbiorniku, pod samochodem. W porównaniu do tego pierwszego prysznica w Volkswagenie, czy to jest tam MAN, no to powiem szczerze, że to wygląda już jak raczej dla kogoś, kto ma psa, jest miłośnikiem psów i tutaj w czymś takim to jeszcze zwierzę można opłukać. Więc... Zastosowań mówiłem, jest wiele. Ktoś ma zwierzaka, to pewnie wie, że lubi gdzieś się zwierzaki lubią się upaprać. Dokładnie. Tutaj jak widzimy, jeżeli chodzi o jakieś schowki i tak dalej, to, że jest kabina prysznicowa gdzieś na boku, to nie znaczy, że my nie możemy mieć tutaj na przykład półki rozkładanej w tym miejscu, którą po prostu schowamy na przykład na czas kąpieli, a zawsze możemy więcej jakichś swoich rzeczy po prostu przetransportować, nie? W tym miejscu. Tutaj też widzimy regał, jest większa ilość schowków. Tutaj mamy jakiś dodatkowy schowek, mamy dwa miejsca na przykład na jakieś tam też rzeczy. Tu są stojaki motocyklowe, akurat pod dwa motocykle. One są w pełni regulowane, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przesuwanie. Teraz są trochę luźne, w sensie nie są skręcone jeszcze. Te dwa żeberka to jest jeden stojak, możemy je dowolnie w każdym miejscu ustawić. Możemy też pod szerokość opony sobie je zaadoptować. Wsuwamy motocykl w te stojaki, z przodu go zapinamy i on się tutaj już tu nie wysuwa, nie? Tu jeżeli chodzi o motosporty, o na przykład kompresor, zwijacz węża z pneumatycznego, takie rzeczy, które są potrzebne, nie wiem, napompać koło w motocyklu na przykład, w samochodzie też, jeżeli jest pod drifty na przykład samochód stworzony, nie? Skrzynki narzędziowe tu są transportowane, naprawdę z ogrom możliwości. 230 V zwijacz. Dużo szyn aluminiowych do zapinania. No faktycznie, tutaj sprzęt robiony jest pod motosport, ci, którzy tak powiem jeżdżą z tym sprzętem, ale no tutaj ja popatrzę na to pod kątem takiego off-gridu, radzenia sobie poza cywilizacją, jak coś się stanie, albo po prostu możliwości pojechania gdziekolwiek, to cały warsztat właściwie tutaj ktoś ze sobą wozi, nie? Tutaj no, dużo rzeczy można robić. No, jeżeli chodzi o motosport, to te garaże, wbrew pozorom, są bardzo obładowane i bardzo mocno wyposażone później. Super, super. Co dalej możemy zrobić? Bo rozumiem, że te samochody zawsze gdzieś tam się między sobą trochę różnią. Delikatnie, tutaj mamy na przykład spanie wysuwane, więc to spanie nie jest tak do tyłu mocno, więc tu mamy, o, można zobaczyć, jaką mamy dużą przestrzeń, jeżeli chodzi o stanie w samochodzie. No, to jest ogrom miejsca. Wprawdzie no, jest to ekstra długa wersja Sprintera, ale no... Mamy tutaj masę miejsca. Dobrze, możemy przejść na przykład do przodu, zobaczyć nasze pięcioosobowe rozwiązania. Głównie zajmujemy się zabudową właśnie takich samochodów. Tu mamy rozłożone łóżko. Można spojrzeć też. To jest jedno z dolnych łóżek. Tak samo w miejscu, gdzie jest drabinka. Ta druga część kanapy też się rozkłada, więc na dole mamy duże, ogromne spanie. 1,80 m długości na 1,20 m szerokości. No także tutaj na przykład dwójka dzieci, czy tam nawet dwójka dorosłych też się wyśpi bez żadnego problemu, nie? No to u góry to mamy już spanie rozsunięte. Kamper ci powiem, że naprawdę. Staramy się połączyć. Jeżeli chodzi o nasze samochody, to właśnie staramy się połączyć kampery trochę z motosportem, więc to jest takie troszeczkę w stronę kamperową, troszeczkę w stronę auta serwisowego. No, ciężko to jest jakoś razem są zbić, ale jak widać my potrafimy. To bardzo ciekawe. Ja kiedyś widziałem już dawno temu gdzieś w sferze takich, nie wiem, marzeń i ciekawostek, gdzie były kampery naprawdę bardzo, bardzo duże, które pod spodem po prostu miały taki wyjeżdżany garaż, po prostu wysuwał się ale jakieś... Ale no to takie ogromne tak, kampery. Tak, mały taki sportowy samochód kabriolet, więc tutaj już mamy, jesteśmy blisko. Teraz uwaga. Z tyłu mamy motory, z przodu mamy kampera.
tym samochodem możemy poruszać się do 3,5 tony. To nie jest kampery, na które trzeba mieć prawo jazdy na ciężarówkę, aha, nie? Więc czyli tutaj to prawo jazdy B wystarczy, tak, żeby tym jeździć. Żeby tym jeździć. Nawet tą, nie? Najdłuższą wersją. No tak, no. Tu bardziej chodzi o załadunek. Aha. Można sobie zobaczyć u góry jeszcze spanie, jest teraz w tej chwili rozłożone. One ma 2 metry długości na 1,65 m szerokości. Tutaj śmiało też dwie osoby dorosłe się wyśpią bez żadnego problemu. Jest naprawdę ogrom miejsca. No, wygląda fajnie. Samo wykończenie już robi wrażenie. A tam widzę, że jeszcze w narożnikach są takie lampki do czytania, jakieś tak, półeczki. Tak, dokładnie. No. Półki, żeby telefon odłożyć, aha, naładować, lampki do czytania faktycznie w nocy się obudzimy, nie wiem, nie chcemy budzić drugiej osoby, żeby tam oświetlenie w całym samochodzie zapalać, zapalamy jedną lampkę. Te same lampki mamy na przykład tutaj na dole. O. Mhm. Super. O. Tutaj widzę też, że jest taki mały barek, miejsce na 3 szklanki i na rozłóż Jacka Danielsa. No, dokładnie. Dziura kwadratowa jest, więc wszyscy pokojarzą. Możemy sobie zobaczyć na przykład kabinę kierowcy. Aha. Za chwilkę przejdziemy do samochodu, gdzie możemy pokazać coś więcej, jeżeli chodzi o kabinę kierowcy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przednie fotele, to też na przykład je tapicujemy w pełni, żeby wszystko było spójne razem z całym tyłem. No właśnie, fotele robicie sami, czy te przednie już obszywacie tylko po prostu i znaczy, to jest fotele, wzór Mercedesa? To są oryginalne fotele z Mercedesa, my je po prostu tapicerujemy, obszywamy całym materiałami, skórą, w zależności od doboru klienta. Żeby po prostu ten, tak, było spójne z tym, co jest z tyłu. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej sportowe fotele, mamy takie nakładki sportowe, które za chwilkę też zaprezentujemy w innym samochodów. Naprawdę, tak jak mówimy, jest wiele możliwości. No dobra, zobaczmy w takim razie, co jest z następnych. Jeżeli chodzi o tą wersję samochodu, też jest to wersja pięcioosobowa, można sobie zobaczyć, jest kanapa trzyosobowa. To jest pufka, można sobie usiąść. Tak, no, to jest taka malutka pufka, tu jest miejsce do trzymania nóg, żeby już było ekstremalnie wygodnie w trasie. No, dokładnie. Dobra. Poduszeczki, no naprawdę, powiem Ci, że... Tutaj jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, to całe wnętrze jest otapicerowane alkantarą. Fotele to też jest alkantara razem ze skórą na bokach. W tym samochodzie miało być bardzo luksusowo, on miał być też samowystarczalny. Na dachu jest 600 W paneli solarnych. Jeżeli chodzi o baterię litową, są to dwie baterie 200 Ah, więc naprawdę tutaj mamy bardzo dużo energii, nie? Dobra, ja postaram się w takim razie, bo tutaj póki co chyba, że z góry z biura zaraz zrobimy, ale zrobię taki trochę wychył, może kamera zobaczy te panele na dachu. Mam nadzieję, że tutaj coś widać, czy coś widzicie. A ja to możemy postaram się później... faktycznie z biura. Tutaj teraz idziemy do góry zobaczyć z góry, jak wyglądają panele na samochodach, ale zobaczcie tutaj też, że jest pełno zdjęć z realizacji różnych ciekawych klientów. Podziękowania. Głównie Motorsport, tak? Także teraz tutaj z góry z biura zobaczymy, jak wyglądają panele fotowoltaiczne na samochodzie. Właśnie Marcin, jak długo trzeba czekać na realizację takiego samochodu u Ciebie? Wiesz co, może łatwiej będzie pokazać. A, to jest klient, on jest w kolejce, ma numerek 3 wciąż, więc... A tak szczerze powiedziawszy, to jeżeli chodzi o zabudowę, to około miesiąca czasu potrzebujemy, żeby zbudować taki samochód. A takie najbliższe terminy to około 3-4 miesięcy. Okej, okay. Dostarczając Wam swój samochód, tak? Do zabudowy. Głównie klienci dostarczają swoje samochody. Dobra, super. Zobaczmy w takim razie teraz tutaj z okna, jak to wygląda. Widzisz, na tych pierwszych trzech samochodach na przykład mamy po 600 W paneli solarnych. Ten ostatni ma jeden 200-watowy panel solarny. Aha. Więc te, co mają po 600, to naprawdę są maszynki do ładowania baterii. Okej, okay, czyli tutaj faktycznie widzicie, że to jest off-gridowy, ekologiczny samochód, który sam się będzie ładował na parkingu. Dokładnie tak. Tu w samochodzie też jest porządne car audio, jeżeli chodzi o jakieś dyskoteki, granie i tak dalej, to tutaj jest to bardzo dużo mocy. Można się pobawić w samochodzie. Obwoźna dyskoteka. Dokładnie, obwoźna dyskoteka. Jest tutaj 11 poukrywanych głośników w suficie, za oparciami, w kanapie, subwoofer, osobny wzmacniacz do subwoofera, żeby było więcej mocy, osobny wzmacniacz do głośników i tak dalej. Są też car audio z przodu w desce powymieniane, wszystko tutaj naprawdę muzyka gra konkretnie. Powiedz tak, jeszcze zobaczyłem tutaj taki trzymadełko, to już... Tak, to jest do stolika. Do stolika, no co właśnie, bo też ja dwie wersje po tym stolika? Samochodzie, jak zacząłem się bawić, to spodziewałem się, że to będzie jakiś ten, trzymak na jakąś parasolkę albo na drinki. Nie, to nie jest trzymak na parasolkę.
środku w kanapie mamy nóżkę na przykład od stolika. O. Odkręcamy delikatnie. Wkładamy sobie tą nóżkę tutaj. Tutaj mamy stolik. Musimy go tutaj umiejscowić. O. Tym stolikiem, oczywiście po zakręceniu, on się przestaje ruszać. Aha. Możemy sobie bez problemu manipulować między pasażerami. Możemy też obrócić fotel na przykład kierowcy i usiąść tutaj wszyscy razem. W czwórkę czy w piątkę. A, proszę, czyli one są jeszcze obrotowe. Tak, ten jest obrotowy, ten akurat jest, ten akurat tutaj jest pneumatyczny ze względu na komfort jazdy. Aha. No ten jest obrotowy, więc te cztery osoby, które tutaj sobie usiądą, nawet pięć, bo może jedna osoba na pufce, o, mamy aha, zastosowanie do pufki, usiąść, wszyscy możemy razem tutaj czas spędzać ze sobą. Okej, czyli tutaj też, jak już traktujemy to jako rodzinnego kampera, to możemy też wszyscy przy stole zjeść po prostu jakimś obiad, kolację, tak, obrócić się. Bez żadnego problemu. Aha. Napić się Jacka Danielsa. Herbaty. Dokładnie. Teraz tak, żeby było jeszcze bardziej luksusowo, możemy przejść do kabiny. Niektórzy kierowcy potrzebują komfortu. Mamy tu w pełni otapicerowaną deskę Alcantarą. Fotele, kierownica, cała deska. Można tutaj zajrzeć do środka z kamerką. Sprinter, tutaj... Sprinter wychodzi w wersji AMG? Nie wychodzi, wychodzi od nas w wersji AMG. Oryginalnie AMG. No proszę, wyglądają bardzo wygodnie. Jak tylko tak, odłożę to są kamerę, właśnie to te nasze sportowe nakładki od foteli. Aha. A, to są wasze? Tak, no, wy... to nasze. To nie jesteśmy tym producentem, wzorowaliśmy się Audi S5, aczkolwiek to są przez nas produkowane nakładki nakładane na fotele, aha, na wzór Audi. Ale wygląda to kosmicznie dobrze. O proszę, to nie, to muszę od razu usiąść. Polecam. Bardzo wygodne, no. Super. No proszę, i to sprinter, no nie? Tak, to jest sprinter. Większość osób raczej po sprinterze spodziewałaby się jakiegoś takiego dostawczaka. To jest raczej samochody, które codziennie dowożą warzywa na targ. No. A tu niekoniecznie, są też wersje premium. Większość osób. Aha. O właśnie, ale to jest bardzo ciekawe, takie duże szperacze. Znaczy, jeżeli chodzi o klientów, na przykład my bardzo dużo mamy na Skandynawie samochodów produkujemy. Mhm. Odpalę może silnik. Tam jest bardzo dużo jakichś bezdroży po lasach i tak dalej, zwierząt wybiegających na asfalt, aha, więc oni wymagają jakichś tam dodatkowych oświetleń na dachu. No i też offroadowo na przykład można tego bardzo używać, aha, dużo. Aha. Czyli właśnie, w lesie. Tutaj, tak, tutaj są cztery takie halogeny, a tu są po prostu takie... LED-bary na przykład, LED-bary, no to naprawdę, no, zależy od klientów. Mamy, akurat aha, mamy dwie opcje, jeżeli chodzi o konfigurację oświetlenia dodatkowego. Jest to właśnie ten LED-bar, który widać tam po lewej stronie oraz te halogeny, które są tutaj na tym samochodzie. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o LED-bar, to on ma prawie do kilometra zasięgu. A do jeżeli kilometra. Chodzi o te halogeny, które są tutaj, one mają do 2 km zasięgu, więc naprawdę rozjaśniamy wszystko dookoła. To jeżeli chodzi o aspekty wizualne, to też nie jest oryginalny grill Mercedes, oryginalny zderzak, to zostało przez nas tutaj dołożone, więc też zajmujemy się jakimiś zewnętrznymi przeróbkami i tak dalej. Nie tylko wnętrze samochodu musi dobrze wyglądać, ale z zewnątrz auto też musi mieć pazur pokazany. No rzeczywiście wygląda. Rurowania, malowanie plastików, zderzaki, halogeny, naprawdę dużo, dużo. Oklejanie samochodów, jakieś naklejki, oświetlenia zewnętrzne. No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Aha. Każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę, możemy jeszcze tutaj podejść do samochodu. Tutaj też w oczy rzuca kolor tapicerki. Tu miało kuć w oczy i kuje. Tak, zdecydowanie potwierdzam, że robi robotę. To jest akurat nasz samochód demonstracyjny na targi. On ma przyciągać wzrokiem, dlatego też czerwony kolor, bo ciężko jest przejść obojętnie obok tego samochodu. Aha. Też jest górne spanie rozsuwane, w tej chwili jest one złożone, one zajmują teraz bardzo mało miejsca, garaż jest bardzo wysoki, tak jak widzieliśmy wcześniej. Aha. Po rozłożeniu spanie ma 2 metry długości, więc no, to jest ogrom miejsca. No właśnie, jak mówisz, że jeździcie na targi, ja was spotkałem na targach off-gridowych. Na jakiego typu targi jeździcie z tego typu sprzętem? Głównie motosportowe, motocyklowe targi, motoshow w Poznaniu na przykład. Wszystko, co jest związane z motoryzacją. Czasami pojawiam się też na kamperowych targach, ale głównie jeżeli chodzi o motoryzację.
Okej, dobra, teraz pozwolę sobie wyjść jeszcze i zadam Ci pytania, które pewnie już wszyscy od dawna sobie zadają. Ile taki luksus może kosztować? Wszystko zależy od wyobraźni klienta. To jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest to te widełki złapać. Jeżeli chodzi o jakieś takie zabudowy, bo ja teraz powiem o zabudowach, nie o całych samochodach, może tylko o zabudowach. Okay. To w przedziale między 150 a 200 tysięcy złotych netto mniej więcej coś takiego konfigurujemy. Jeżeli mamy zacząć się bawić w jakieś tuningi zewnętrzne, typu zderzaki, malowanie plastików, orurowania, oprzywanie desek i tak dalej, no mogą to też być dużo większe kwoty. Dobra. Czyli wszystko zależy od Was, jak dużą kwotę jesteście w stanie sobie wyobrazić, to tak możecie sobie skonfigurować auto. Dokładnie. Okej. Okay. Czyli nie wiem, to można powiedzieć, że mniej więcej to jest drugie tyle, co taki samochód, co taki znaczy, Mercedes? No, jeżeli chodzi o Mercedesa, taki naprawdę fajnie wyposażony Mercedes w salonie kosztuje około 300 netto, więc w zależności od tego mówię, ile klient ma wyobraźni i co chce w samochodzie, nie? Aha. Można to podwoić, bez problemu myślę. Naprawdę od wielu czynników to zależy. No proszę. Ja się nie orientuję, ale może Ty wiesz, czy to są też porównywalne kwoty do kamperów? Takich tradycyjnych, takie wiesz, takie białe, typowe, które są budowane? Czy... Z reguły czy jeżeli chodzi o kampery, no naprawdę zależy od wyposażenia samochodu. Potrafią być i droższe, i tańsze takie kampery, więc nie ma na to reguły. Naprawdę nie ma. Okej. Okay. No dobra, ale tutaj z zewnątrz teoretycznie można się nie rzucać w oczy, jeśli, że tak powiem, jest skonfigurowany samochód w standardzie, a w środku można mieć pełny wypas. Nikt nie stwierdzi, chodźmy, że to chodźmy, że to stańmy tutaj, popatrz jeszcze raz na samochód i zapytaj, czy można nie rzucać się w oczy. No dobra, okej, przechodzimy dalej. Wyglądają naprawdę super. Więc co, jeśli jesteście na przykład Dawidem Podsiadło, jeździcie z koncertu na koncert, albo inną gwiazdą rocka, albo macie jakieś motocykle, cokolwiek, albo chcecie po prostu w fajnych warunkach pojechać na wakacje z rodziną i nie tylko zabrać ze sobą kupę sprzętu do garażu, wziąć ze sobą garaż w ogóle na wakacje, to jest abstrakt jakiś. To co, to polecamy Marcina, bo polska firma tutaj w okolicach Leszna, tak? Od Poznania w dół. Więc jeśli jesteście nieletni i zaczynacie śpiewać, to duża szansa, że będziecie grali koncerty i wtedy wiecie, gdzie uderzyć po samochód. Także polecamy Marcina. Dzięki za obejrzenie całości. Jeśli interesują Was jeszcze jakieś na przykład szczegóły, ciekawostki, chcielibyście zobaczyć coś więcej, to dajcie znać w komentarzach. Może tutaj, jeśli będzie dużo ciekawych pytań, to może uda się jeszcze z Marcinem mówić i spotkać. A Marcin, pewnie tak jak wspominał, możecie szukać na różnych targach i zobaczyć to na żywo, bo w kamerze mam nadzieję, że udało mi się uchwycić te wszystkie takie fajne smaczki, ale zobaczyć taki samochód na żywo, no to mówię, ja widziałem kawałek odcinka Buddy, a zobaczenie później na żywo tego samochodu to w ogóle... jest różnica, warto zobaczyć na żywo. Także dzięki Marcinie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Cześć.